Dzień dobry kochani, w nowym daily vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, zaczynamy weekend, a ja zaczynam wyjątkowo, ponieważ ten tydzień nie należał do najprzyjemniejszych i najlżejszych, trudne słowo, postanowiłam wykorzystać zaproszenie Bon do Yasumi Wilanów na relaks. Relaks w związku z Dniem Kobiet. I będę odpoczywać. Tak, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o początek weekendu. Także jadę, zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Jestem już w domu i mogę opowiedzieć Wam, jak wrażenia. Miał być totalny relaks, a jak było? Tak delikatnie mówiąc, przeszłam tortury, ale takie pozytywne tortury, bo na miejscu okazało się, że dzisiaj moim ciałem, moimi mięśniami będzie zajmował się pan Bogdan, który jest fizjoterapeutą i masażystą z wieloletnim doświadczeniem, ale też ogromną pasją. I wiecie co? To był strzał w dziesiątkę, bo jak pan Bogdan dotknął tutaj tych wszystkich miejsc, które w tej chwili potwornie mnie bolą, i wyczuł, co tam jest skumulowane, to powiedział: nie, 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 żadnego relaksu. Dzisiaj musimy dosyć mocno popracować. I miał rację. Naprawdę, uwierzcie mi, to był strzał w dziesiątkę. Tak jak mnie dzisiaj wymasował pan Bogdan, to już dawno nikt czegoś takiego nie zrobił. Dokładnie wiedział, gdzie te mięśnie są bardziej napięte, gdzie musi podziałać. I nie tylko tutaj właśnie w okolicy karku, ale przede wszystkim na całych moich plecach, ponieważ ja posiadam skrzywienie kręgosłupa, a do tego okrągłe plecy, czyli jak to się profesjonalnie mówi, chyba kifozę. I dodatkowo jeszcze torturuję się, siedząc godzinami przed komputerem z wyciągniętą szyją, no bo wiecie, jak to tak się patrzy na ekran. I to nie jest dobre. Mimo tego, że 3 razy w tygodniu staram się chodzić na siłownię i raz w tygodniu na basen, to jest jednak za mało. Także dzisiaj naprawdę dotykały mnie, jak to się mówi, ręce, które leczą. Jeśli jesteście z Warszawy i szukacie dobrego fizjoterapeuty, masażysty, to gorąco polecam Wam pana Bogdana właśnie z Yasumi na Wilanowie. Będziecie w 100% zadowoleni, zadowolone z tego, co z Wami zrobi. Coś mi się zdaje, że jutro to ja się będę ledwo ruszać. Plecy jeszcze jak plecy, ale tutaj barki, łopatki, to czuję i to tak dosyć mocno. A teraz zabieram się za obiad. Po drodze jeszcze pojechaliśmy na szybkie, małe zakupy, ale wybaczcie, nie będę Was torturować tym, co kupiliśmy. Ale za to pokażę Wam, co takiego dobrego dzisiaj na obiad będę robić. Jesteście gotowi? Ja właśnie zabieram się za obiad i dziś mam dla Was świetny przepis, który możecie również wykorzystać na Wielkanoc. A będzie to, ja nazywam, ciasto z ziemniaków, po włosku mówi się kato, w takiej nieco urozmaiconej wersji. No i będziecie potrzebować do tego takie składniki, jak tutaj widzicie, czyli trochę szynki pokrojonej w kosteczkę, jedną mozzarellę wędzoną, odrobinę salami, tutaj jest 1/3 szklanki mleka, pieprz, jedno białko, duża ilość świeżo startego parmezanu, świeża pietruszka i gotujecie 2 jajka na twardo, a tutaj już gotują się ziemniaki. Przygotujcie sobie również tortownicę. Moje jest o średnicy 23 cm i na taką tortownicę potrzebujecie mniej więcej kilogram ziemniaków. Oczywiście możecie też zrobić tę zapiekankę kato w nieco mniejszej formie, na przykład takiej o średnicy 18 cm i wtedy wystarczy, że ugotujecie mniej ziemniaków. Jak widzicie, ja już tutaj ją wysmarowałam masłem i obsypałam bułką tartą. Kiedy ziemniaki się już ugotują, dodajecie do nich na samym początku mleko i białko i dokładnie wszystko ze sobą mieszacie, a później dorzucacie pozostałe składniki i znowu mieszacie. Zostawcie sobie też troszkę parmezanu, który będzie nam potrzebny na wierzch naszego ciasta.
Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda, ile tutaj mamy kolorów. Do mojej masy dodałam również pokrojone jajka na twardo, dużą ilość pieprzu, żeby ten smak był taki lekko pikantny, świeżą pietruszkę i teraz będę wszystko przekładać do tortownicy. Pamiętajcie również o tym, żeby rozgrzać piekarnik do 200 stopni. No i na zakończenie taka wisienka na torcie, jak to się mówi, czyli posypujecie wierzch ubitej dobrze masy w tortownicy startym parmezanem, bułką tartą i pieprzem. Dzięki temu zrobi nam się tutaj na wierzchu taka bardzo fajna, chrupiąca skorupka. Wkładamy zapiekankę do piekarnika na 20 minut. Czyż to nie wygląda przepięknie? Zobaczcie, wszystkie składniki nam się zapiekły. Zrobiło się takie ziemniaczane ciasto, ziemniaczana zapiekanka, czyli kato w takiej bogatszej wersji. Na wierzchu jest chrupiąca warstwa. To teraz nie pozostaje nic innego, jak kroić i jeść. I tak jak powiedziałam wcześniej, to jest też fajna propozycja na wielkanocny stół, jeśli chcecie zaserwować coś innego niż tylko żurek. Pinczusiu? Pinczusiu? Co ty tu robisz? Co ty robisz? Pinczusiu? Patrzcie na niego, no. Reklamówka i kot. Tak. Pibek. Wyciągnąć tego pana od co? Telewizora w sobotę, kiedy mamy zielony ekran. Słyszycie tam? Nawet w telefonie. Futbol. Ale my teraz wybieramy się do Złotych Tarasów, ponieważ tam znajduje się sklep firmowy marki Adidas i obydwoje szukamy fajnych dresów na wiosnę. Massimo! No, dziękuję ci bardzo. Proszę. No, także szukamy nowych dresów. Mam nadzieję, że uda nam się coś kupić. Nie wiem, co prawda, czy z nowej kolekcji, czy jeszcze ze starej kolekcji. Ja bym chciała jakiś dres w czerwonym, może zielonym kolorze, albo jakimś pięknym, błękitnym kolorze. Max, jak zwykle, pewnie będzie szary, czarny albo granatowy. Także jedziemy, a później widzimy się z naszymi znajomymi w hali koszyki. Mamy ochotę dzisiaj coś dobrego zjeść. Jeszcze nie wiemy dokładnie co, ale na pewno będzie to dobre. Wyłączam się. Tak, bo po prostu to jest jakaś katastrofa. Katastrofa, sobota, niedziela. No katastrofa z tobą. Sobota, niedziela. Panie, kupiony dres? Tak. Zadowolony? Ja też kupiłam, patrzcie. La tuta di Adidas. To jedziemy teraz coś zjeść. Udane. Kolacja bardzo dobra. Ano. Można wracać do domu. Na post. Na relaks. Na relaks, chociaż na powiem relaks. Tak, ale muszę to powiedzieć. Słuchajcie, tak mnie bolą plecy. Jutro ja wiem, że jutro relaks. Będzie. No właśnie, jutro będzie totalny relaks. Taki już naprawdę relaks w dresach po domu, może jakiś spacer. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas dzisiaj, oglądając ten vlog. Tak, tak, jesteś. Trzeba było to rano powiedzieć. Tutaj jestem. No właśnie, teraz będzie buziaki. Pa! Dobro. No dobro, no zaraz. Także kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Pa! Arrivederci, buziaki, pa! Co to za arrivederci? Coś nowego? Tak. Dobrze. Buziaki, pa!